W Twoim życiu, przed Twoimi oczami, Bóg umieścił, tak jak w samochodzie, taką, jak na desce rozdzielczej, odpowiednią ilość wskaźników, które mają Tobie pomóc w tej życiowej nawigacji. I trzy bardzo ważne z nich są opisane w liście do Rzymian 14:17, gdzie jest powiedziane, że w tym Królestwie Bożym, w Twoim życiu, są takie trzy wskaźniki główne, które mają mówić o tym, czy Ty dobrze poruszasz się do przodu. I jeden z nich to sprawiedliwość, inny to pokój, inny to radość. Każdy z nich ma bardzo ważne zadanie w Twoim życiu. I chciałbym dzisiaj w tym nauczaniu mówić tylko o jednym, czyli o pokoju. Czyli na Twojej desce rozdzielczej znajduje się wskaźnik pod tytułem pokój. I jak długo zwracasz na niego uwagę i ten oczywiście wskaźnik utrzymujesz we właściwym położeniu, jest szansa, że w Twoim życiu wszystko będzie grało. Sprawiedliwość to podstawa, na którą wchodzi nawrócony człowiek. Nienawróceni, nie znający tej podstawy, tak naprawdę nie wiedzą, w jaki sposób funkcjonujemy w naszym życiu. Natomiast jeśli jesteś już nawrócony, to masz jeszcze takie dwa ważne wskaźniki, jak pokój i radość, i każdy z nich ma inne zadanie. Pokój ma za zadanie mówić Tobie, że jesteś we właściwym miejscu. Jak długo idziesz za Jezusem i wszystko jest dobrze, jest pokój. Radość ma za zadanie mówić Tobie, że zrobiłeś właściwy krok. Czyli raczej radość reaguje w Tobie jako taki dowód postępu. Kiedy coś osiągasz, kiedy zwyciężasz, kiedy dokonasz aktu posłuszeństwa, zrobisz właściwy krok do przodu, reaguje w Tobie Duch Święty radością. Gdy jesteś we właściwym miejscu cały czas, płyniesz w pokoju. Bardzo ważne jest najpierw dbać o pokój. Dlatego w tym nauczaniu, nie wiem, czy to wyjdzie krótko, czy nie, to zobaczymy, ale w bardzo ważnym nauczaniu chcę Tobie powiedzieć o pokoju. I najpierw spróbujmy sobie powiedzieć, czy ten pokój jest, żebyś Ty, robiąc notatki, czy gdzieś w swojej pamięci, utrwalając to nauczanie, żebyś stworzył sobie takie wyobrażenie, które pomoże Tobie pracować nad tym, czym jest pokój. Myślę, że pokój to jest taki błogostan nakarmionego, zdrowego niemowlaka. Psalm 133. Błogostan nakarmionego, zdrowego niemowlaka, który zapada się w słodki sen, niezmącony. I wtedy rodzice mogą patrzeć w niego jak w obrazek i kontemplować jego cudowne namaszczenie. Nie musi być nawet tak zwany nawrócony, zresztą nie ma się od czego nawracać. Na razie jest w idealnym miejscu. Jeśli chodzi o dorosłych ludzi, pokój to jest właściwie stan ducha. A może jeszcze dokładniej, jest to stan Twojego ducha, który jest pod wpływem Ducha Świętego, który zamieszka w Tobie. Pod wpływem Ducha Świętego będącego w Tobie, który jest zadowolony z miejsca, w którym jesteś. Bo tak naprawdę pokój chrześcijanina, w którym my mamy chodzić, to jest stan Ducha Świętego, który jest zadowolony i udziela to zadowolenie Twojemu duchowi. Więc w zasadzie pokój, który masz, odzwierciedla Ducha Świętego zadowolonego w Tobie. To jest ciekawe, bo z tego można wyciągnąć bardzo wiele wniosków. Czyli człowiek pozbawiony pokoju to taki, który doprowadził Ducha Świętego do rozpaczy wielu wnętrz. Duch Święty oczywiście sam sobie jej nie przeżywa, ale we wnętrzu wierzących tak oczywiście może być całkowicie zagaszony i zasmucony. Twój pokój to jest zadowolony Duch Święty w Tobie. To jest niesamowite. Pokój to jest także owoc Ducha Świętego, który jest wytwarzany w Twojej relacji z Duchem Świętym. Pokój to jest oczywiście też rzeczywistość, o której ten świat zupełnie nie ma
pojęcia. To się nie da światu wytłumaczyć, można o tym mówić, ale póki ktokolwiek ze świata nie wejdzie w ten stan pokoju, to my tylko możemy sobie mówić. Pokój to jest oczywiście coś zupełnie więcej ponad te pakty, umowy, kontrakty, jakie zawiera świat. Świat cały czas do pokoju dąży, próbując się dogadać, ale pokój, o którym my mówimy, to jest coś więcej niż ten wiersz. Pokój, który sobie świat serwuje. Pokój to jest na pewno miejsce, w którym panuje Duch Święty w Twoim życiu. Pokój to jest też narzędzie nawigacji i prowadzenia. I to jest bardzo ważna myśl, bo jak długo dbasz o pokój Ducha Świętego w Tobie, jest zapewniony ten najważniejszy kompas, ten GPS ponadnaturalny, jaki Bóg daruje każdemu z nas. A więc bardzo ważna rzecz. O pokoju mamy niesamowicie wiele bardzo dobrych wersetów. Jeden z nich już Wam podyktowałem, Rzymian 14,7 mówi o tym, że Królestwo Boże jest w pokoju. Gdy dbamy o pokój, jesteśmy w samym środku Królestwa Bożego, a na pewno na Jego drogach. Pan Jezus powiedział w Jana 14,27: mój pokój daję Wam, nie jak świat daje. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów na spotkaniach z uzdrowieniem, kiedy mamy modlić się o ludzi, którzy przyszli z depresją, z bezsennością, którzy sięgają po wiele specyfików, aby zapewnić sobie chociażby dobry sen. To ten werset lubię mówić. Jezus powiedział, że daje pokój nie jak świat. Czyli jest to absolutnie ponadnaturalna rzeczywistość. Pokój to jest coś według Biblii, o co mamy zabiegać w relacjach ze wszystkimi ludźmi, Rzymian 12,18. Pokój jest miejsce, do którego wszyscy zostaliśmy powołani według 1 Koryntian 7,15. Miejscem, do którego Bóg powołał każdego z nas, a więc nie jest to opcja. Miejsce powołania. Pokój to jest rodzaj tarczy dla Twojego umysłu. Jeżeli mamy szaleństwo w głowie, zamieszanie i doświadczamy takiego stanu, w którym, jak to czasem ludzie ze świata mówią, już nie wiem co robić, rozpacz czarno ogarnia, to jest stan człowieka, który stracił tarczę, którą Bóg przygotował dla jego umysłu, aby nie oszalał. Jest napisane, że pokój Boży ma strzec naszych myśli, mówi o tym Filipian 4,7. Myśli i także serca. Nie będziemy ludźmi znerwicowanymi, którzy potrzebują jakiegokolwiek, nie wiem, psychiatryka czy terapeuty, który go wyprowadzi z jakiegoś miejsca opresji, jeśli pokój Boży będzie strzeżony. Bardzo ważna rzecz. Hebrajczyków 7,2 mówi o tym, że mamy Króla Pokoju. Więc pomyśl, gdy teraz słyszysz o nauczaniu o pokoju, to nie jest mowa o czymś, co fajnie aby było, ale jest mowa o zatem Królestwie, które ma swojego Pana. Gdy chodzisz w pokoju, jesteś pod panowaniem Króla Pokoju. I jest też napisane w Łukasza 10,6, że są synowie pokoju. Więc to jest też bardzo niesamowite słowo, bo ono mówi, że zatem są synowie zamieszania i lęku. Jeśli są synowie pokoju i ty nim jesteś, to jesteś alternatywą, antytezą do synów lęku i zamieszania. Kiedy przestałeś być niemowlęciem, które w tym błogostanie stało pierś matki, nakarmione zdrowe leżało w ramionach ojca, kiedy wyszedłeś na ten świat i zmierzyłeś się z tym, co tam się znajduje, to jeżeli miałeś problem, z którego Bóg cię wyprowadzał, to on nazywał się lęk i zamieszanie. Osoby nawrócone to osoby, które są wprowadzone do takiego miejsca, gdzie są nosicielami pokoju, ambasadorami Króla Pokoju, synami pokoju. Bardzo ważne zatem, kiedy o tym słuchamy, żebyśmy w naszym sercu stworzyli sobie wizję syna, córki pokoju. Jesteś powołany, aby tym kimś być. Abyś był człowiekiem, którego kiedy Bóg posyła w świat, ty idąc w ten świat, zanosisz Ewangelię i jako syn pokoju wprowadzasz pokój. Miejsce, które ciebie przyjmuje, jest miejsce, na które twój pokój ma zstąpić. Jeżeli to miejsce ciebie nie przyjmuje, Jezus mówi, że ty strząsasz tam proch, idziesz sobie, twój pokój zabierasz ze sobą. Ciekawe, że Jezus przedstawił pokój jako coś, co zostawiasz w pewnym miejscu, pewnie nie tracąc samego. Lub zabierasz w całości ze sobą, nie dzieląc się z miejsca.
miejscem czy osobami, do których Bóg Cię posłał. Jesteś człowiekiem powołanym, żeby pokój zostawiać w miejscach, do których wchodzisz. Bardzo niesamowity. Jak się manifestuje pokój? Ja myślę, że pokój manifestuje się niesamowitym zastrzykiem psychicznego zdrowia. Jeśli można tak to powiedzieć, pokój to Twoje psychiczne zdrowie. Oczywiście duchowe najpierw, ale manifestuje się w sferze zewnętrznej, czyli najpierw tej psychicznej. Człowiek chodzący w Bożym pokoju jest psychicznie zdrowy. Człowiek, który chodzi w Bożym pokoju, będzie też strzeżony przed wieloma fizycznymi chorobami. No bo tak naprawdę jesteśmy stworzeni jako takie istoty powiązane. Mówimy o dolegliwościach psychosomatycznych, czyli z duszy przylewa się problem do ciała, na przykład tworząc wrzody na żołądku, tworząc nerwice, lęki, drgawki i różne inne komplikacje. Bardzo często, kiedy chcesz być zdrowy fizycznie, potrzebujesz przyjąć najpierw zdrowie psychiczne. Pokój manifestuje się także w Twoim ciele. Amen? Manifestuje się łagodnością, niedrażliwością. Nie wiem, jak Wy to doświadczacie, ale ja doświadczam. Jak płynę w pokoju przez dzień, przez swój dzień i przez mój dom, jest dosyć nieźle. Jeżeli go stracę z różnego, z powodu różnych rzeczy, to możecie zapytać, jak to wygląda. Drażliwość. Bywacie tacy? Kiedy masz pokój, trudno się Tobie zezłościć. Straszliwie podoba mi się to, co powtarzam to wielu ludziom, to, co usłyszał kiedyś Joyner w tej wizji, w mojej bardzo ulubionej wizji Wojna i Chwała. On patrzył na pewnych ludzi, na których bardzo chciał się zdenerwować i doświadczał niemożności zdenerwowania się. I zastanawiam się, jak to jest, i spostrzegł, że jest zbyt blisko Jezusa, więc przyszła mu myśl, że należy się na tych ludzi zdenerwować, w związku z tym musi się odsunąć od Jezusa, bo się nie da. Gdy chodzisz w pokoju, manifestuje się trudność w zezłoszczeniu się. Niesamowite. Pokój manifestuje się w sile i pewności. Człowiek wypełniony pokojem jest rodzajem człowieka, który w sobie posiada coś, czego świat nie rozumie. Jakaś siła i pewność ducha. Coś z wnętrza Twojego, co sprawia, że jesteś na tyle stabilny i stanowczy w tym, co chcesz robić, że ludzie mogą zazdrościć tego rodzaju postawy. Ale my potrzebujemy tacy być. Myślę, że też pokój jest czymś, co manifestuje się w rodzaju wolności, której nie jest w stanie zabrać Tobie nawet więzienie. Człowiek, który nie ma pokoju, nawet na wolności jest w więzieniu. Kiedy do posługi uwalniania idą osoby, idą po wolność, osoby, które nie są przecież w zamknięciu fizycznym. Są na zewnątrz wolni, ale coś ich trzyma i bardzo często to, co ich trzyma ich poprzez lęki, trzyma ich przez zamieszanie i niepewność. Gdy masz natomiast potężny Boży pokój, który wypełnia Ciebie po brzegi, możesz być zamknięty we więzieniu, ale całkowicie wolny. Tak jak Paweł i Sylas, tak jak więzieni dzisiaj różni chrześcijanie w krajach, w których jest prześladowanie, choćby nie wiadomo, jak bardzo ich zniewolili, nikt nie zamknie, nie uwięzi ducha, który jest wypełniony pokojem. Amen? Możesz być nawet w niedostatku, ale kiedy masz pokój, ty czujesz, że jesteś wolny i tak naprawdę na swój sposób niczego Tobie nie brakuje. Braki to rodzaj walki, które zabierają nam miejsce stabilności w Bogu, miejsce radości i uspokojenia. Człowiek, który ma pełnię pokoju w Bogu, jest jak dziecię odstawione, nakarmione, które wchodzi w taki Boży błogostan. Alleluja. Pokój manifestuje się porządkiem w życiu człowieka. Jestem pewien tego, że każdy człowiek, który chodzi w Bożym pokoju, nie ma w swoim życiu ani fizycznym, ani psychicznym rozwagi, bałaganu, bezchołowia. Pokój manifestuje się porządkiem w Twoim życiu. Tak jak jest napisane w liście do Koryntian, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju.
Czyli zawsze za pokojem będzie przychodziła stabilizacja i wejdziesz do życia takiego człowieka, do jego, nie wiem, zakamarków życia, wejdziesz do jego domu, to zobaczysz, nawet jeśli nie będzie tam może perfekcja, ale zobaczysz, że jest rodzaj porządku. I tak się zawsze będzie przejawiać. To jest wspaniałe. Drodzy, jak właściwie tracimy pokój? Teraz mówię do was, którzy być może w większości nie zdają sobie sprawy z tego, że chodzicie w stałym miejscu pokoju, bo odkąd się nawróciliście i lata spędziliście w Jezusie, wasze życie się uporządkowało, to przyzwyczailiście się do pokoju. I to jest normalne. Co pewien czas w waszym życiu Bóg, aby przypomnieć wam, czym jest Królestwo Pokoju, daje wam takie specjalne dni potężnego nawiedzenia, takim ponadnaturalnym, silnym pokojem, by wzbudzić was tęsknoty. Ale w związku z tym, że większość z was tak na co dzień chodzi w pewnego rodzaju poziomie pokoju, powiem wam, jak ten pokój się traci, żebyście sobie wyobrazili w naszym życiu chrześcijańskim, co my możemy robić, aby go upilnować, aby dawać mu wzrost. Jak my straciliśmy pokój po raz pierwszy? Gdy byłeś małym niemowlakiem i wszystko było dobrze z tobą, gdy miałeś ten roczek, nawet nie wiedziałeś, że masz pokój, nie byłeś może świadomy tych procesów. Kiedy rosłeś? Kiedy miałeś już odpowiednio tych latek więcej, może 4, może 5, zacząłeś wchodzić pomału w miejsce, w którym na różne sposoby ten pokój zaczął być tobie zabierany. Był zabierany może poprzez lęki, strachy, które serwowało tobie może starsze rodzeństwo, może jeśli koledzy na podwórku, może jakieś ciemności, w których ktoś cię zostawił. Ten pokój był tobie kradziony najpierw na takie śmieszne sposoby. Mógł być kradziony w pewnych traumatycznych wydarzeniach poprzez rodziców, którzy traktowali kogoś bardzo specyficznie i źle. Ale kiedy już miałeś lat więcej, 6, 7, 8, kiedy przyszedł czas rozróżnienia dobra i zła, jak mówi Biblia, kiedy przyszedł moment wyboru zła, jeśli pamiętacie te okresy z waszego dzieciństwa, kiedy świadomie wybrałeś zło, czy pamiętasz drżenie w twojej duszy? Czy pamiętacie ten pierwszy moment, kiedy coś komuś ukradliście? To może był parę groszy z portfela mamy, czy spółki. Pamiętacie to drżenie waszej duszy? To roztrzęsienie, które musieliście stłamsić? Pamiętacie ten pierwszy czas, kiedy okłamaliście kogoś z premedytacją? Może rodziców? Może nauczyciela w szkole? I to uczucie konfrontacji wewnątrz, tarcie, zmaganie, które potem dało się jednak załagodzić, a raczej nie załagodzić, tylko zagłuszyć, nawarstwić kolejnymi takimi samymi uczynkami. No tak się traci pokój. Czyli jak go się traci? Tak naprawdę zwyczajnie w świecie poprzez nieprawość i niesprawiedliwość. Dlatego jest napisane w liście do Rzymian 5:1, że pokój mamy, pokój z Bogiem przez usprawiedliwienie z wiary. Straciliśmy ten pierwszy niemowlęcy pokój poprzez to, co robi cały świat. Że po prostu popłynęliśmy w nieprawość i w niesprawiedliwość, która stała się potem normą dla nas. I ludzie, którzy żyją w przestępstwie i nieprawości, oni po czasie, jak jest napisane w Biblii, nawet nie wiedzą, że mają sumienie chore i spaczone. Już nawet nie wiedzą, czy są ścieżki pokoju, ponieważ przyzwyczaili się do życia w niepokoju i w zamieszaniu, które stało się dla nich codziennością. Ludzie, dla których niepokój i walka jest chlebem powszednim, gdy wchodzą przez nawrócenie do Królestwa Bożego i doznają pokoju od Boga, od Ducha Świętego, który wypełnia ich nagle, są zszokowani potężną zmianą rzeczywistości. Tak? Jak się traci pokój? Poprzez po prostu wejście na drogę świadomej nieprawości i niesprawiedliwości, przez zaangażowanie się w to, czym żyje świat, przez poddanie się pod wpływ środowiska i przez poddawanie się wszelkim porządliwościom. I osoby, które się nawróciły i weszły do pokoju, jeżeli tracą swój pokój, to tak naprawdę za każdym razem dokładnie w ten sam sposób. Myślę, że jeśli chodzi o wierzących, no większość z was to osoby nawrócone. Gdyby mówić do was, jak wy możecie tracić pokój, to myślę, że najczęściej jest to
poprzez poddanie się pod wpływ środowiska lub poddanie pod wpływ porządliwości. Poprzez poddanie się pod wpływ porządliwości wszelkiego rodzaju. Przykazanie 10 mówi o tym, by nie pożądać żadnej rzeczy, która należy do bliźniego, z czego pierwsze to jest jego żona. A potem wszystko inne, co do niego należy. Kiedy wierzący poddaje się różnego rodzaju porządliwościom, które najpierw wprawiają ich w drżenie, a potem, kiedy ta porządliwość pocznie i zaczyna rodzić grzech, człowiek nie wie, kiedy traci pokój. Oczywiście wierzący niekoniecznie tracą pokój przez to, że zaraz popadają jakieś wielkie grzeszyska, że poddają się świadomie jakiejś perwersji. Niekoniecznie zaraz w ten sposób, chociaż bardzo wielu właśnie tak. Bo myślę, że najczęściej tracą pokój po prostu w ten sposób, że zaczynają marzyć i poddają się różnego rodzaju fantazjom o rzeczach, których Bóg im nie chce po prostu dać. Albo nie chce dać tu i teraz. Może chce dać, ale później, ale na swój sposób i swoimi metodami. I walka, która się wytwarza w życiu wierzącego, który pragnie albo rzeczy niegodziwych, albo rzeczy, które są nie dla niego, albo rzeczy, które są może nawet dobre, zbożne i słuszne, ale nie na teraz. Kiedy człowiek podaje swoje serce różnego rodzaju takim porządliwościom i wchodzi przez to w zamieszanie, traci pokój, który ma nawigować jego życie. Ktoś mi powiedział, nie wiem, czy dokładnie powtórzył, że obecny ten biskup Kościoła Zielonoświątkowego powiedział niegdyś, może kiedy jeszcze był pastorem w Koszalinie, takie sławne zdanie, ono mi się bardzo spodobało, jeśli to dobrze jest mi powtórzone. Powiedział: pilnuj swojego pokoju. Pilnuj swojego pokoju. Nawet jeśli on tego nie powiedział, to warto to zdanie, bo ono bardzo prawdziwie brzmi, powtarzać i przekazywać dalej. Bóg dał się przez Ducha Świętego za darmo ten stan Królestwa Bożego. Otrzymałeś go za darmo z łaski. Tak naprawdę oprócz przyjęcia przebaczenia nic nie musiałeś więcej zrobić, tylko po prostu pozostać w Bogu. Pilnuj swojego pokoju. Diabeł zrobi wszystko, aby tobie go zabrać na różne sposoby. Jeśli nie poprzez podsyłanie obiektów pożądania, to poprzez ludzi, którzy przyjdą i będą tobie mówili różne niepokojące rzeczy. Czytam gazety, ale nie po to, żeby się nimi fascynować. Myślę, że trzeba wiedzieć trochę, co się dzieje na świecie. Ale znam zbyt wielu ludzi, którzy czytają gazety i słuchają nowinki, otwierając na nie swoje serce. Znam wierzących, szkoda, że zbyt wielu, którzy otwierają swoje serce na innych wierzących, napełnionych złymi nowinkami. Którzy przychodzą i sieją niepokój na różne sposoby. A to mądre zdanie mówi: pilnuj pokoju, który masz. Jeżeli wierzący nawet w twoim kościele będą faszerowali ciebie różnego rodzaju złymi informacjami, nawet o innych ludziach w kościele, Słowo Boże mówi, że jak to było? Że o nikim źle nie mówcie. Że od tych złych nowinek my mamy stronić, bo one rozkradają twój pokój. Zajmowanie się cudzymi problemami, cudzymi grzechami, do czego wielu nie jest powołanych, zabiera twój pokój. Rozważanie o rzeczach, do których Bóg ci nie powołał, rozszampuje twoje serce. Biblia jest pełna przesłania na temat pokoju. Jest aż 5 razy napisane, że Bóg jest Bogiem pokoju. Jeśli Bóg jest Bogiem pokoju, to na pewno w takim razie my jako Jego synowie jesteśmy powołani, żeby tymi synami pokoju być do końca i jak tylko się da. Dlatego wierzę, że pokój jest rzeczą, którą my potrzebujemy pragnąć, której potrzebujemy szukać, której potrzebujemy pilnować, jak skarbu, który diabeł za wszelką cenę chce nam zabrać. Na pewno potrzebujemy ugiąć się pod wszystkim, co Bóg ma dla naszego życia,
co ten pokój będzie dla nas uwalniać. Co pewien czas w moim życiu Bóg takie momenty szczególnego doznania pokoju przynosił, aby wzbudzić większą tęsknotę. Ja spostrzegłem, że na co dzień, pewnie to tak jest jak w życiu każdego z was, na co dzień jest taki naturalny stan pokoju, który już po latach życia swoim my nie zauważamy. Ja dopiero zauważam, kiedy zrobię coś głupiego i coś we mnie aż drży i zdaję sobie sprawę, że jestem gdzieś na krawędzi. I ten niepokój, który nadchodzi, mówi mi o tym, że coś zaczynam tracić. Ale są takie szczególne dni, które Bóg przynosi i ja jestem w stanie o niektórych z nich mówić, które nie pamiętam. Ale niektóre są tak niesamowite, jeden, który często powtarzam, pamiętam takie momenty, w których prowadziłem samochód. Czasami to był samochód mój osobowy, który miał gdzieś do celu. Czasami pamiętam, miałem takie kilka momentów, kiedy prowadziłem autobus, pełen ludzi, muzyka grała, ludzie rozmawiali, śmiali się, coś tam się działo i ja siedziałem z kierownicą. Trasa wielogodzinna, za mną, przede mną jeszcze tam parę godzin. I ten moment pokoju, kiedy stąpił Duch Święty, tak jak gdyby chciał mi przypomnieć dokładnie definicję Królestwa Bożego. Kiedy ten pokój stąpił, to rodzaj pokoju był tak niesamowity, że ja nie chciałem, aby ta trasa się skończyła. Nie chciałem się odwracać i z nikim zacząć rozmawiać, bo pokój był tak silny i to był tak przyjemny błogosław, że sądzę, że jakbym niemowlakiem tak dobrze nie było. Że jedyne, na czym się zastanawiałem, to jak to zrobić, Boże, żeby ten cudowny błogosław zachować. Jest to tak silne i niesamowite, że gdyby w tym momencie naprzeciwko Ciebie stanęli wrogowie i pluli Ci w twarz, to jak to się mówi w tym momencie, że to co byś zrobił? Mówił, że pada. A, to byś mówił, że pada. Pamiętam taki pewien dzień, kiedy modliłem się przez godzinę czy półtorej, wyszedłem na dwór, aby wrócić do domu, i padał deszcz. A pokój był tak silny, że nie chciałem nawet przyspieszyć kroku, żeby się przed tym deszczem schować. Nie chciałem się z tym pokojem rozstawić. Szedłem pomału. Deszcz mnie całkowicie zmoczył, ale pokój był tak silny, że to wszystko było nieważne. Jest niesamowite. Ja to mówię samemu w tym momencie, wzbudzając sobie większą tęsknotę za tym, ale dobrze. Wzbudzając własne tęsknotę, bo wiem, że kiedy przychodzi taki pokój, to choćby nie wiem, jaka pokusa w tym momencie pojawiła się przed Tobą, gdy ten pokój jest silny, gdy przeniknie Cię i przepoi, także wylewa się z Ciebie, jesteś dokładnie w środku ścieżki pokoju, to bez względu na to, jak bardzo szczytowa pokusa pojawiłaby się przed Tobą, nic Ciebie nie rusza. Bo jest napisane, że pokój Boży strzeże myśli Twoich i serc Twojego, i serca Twojego w Chrystusie Jezusie. Alleluja. Dlatego ja bym chciał przez to proste nauczanie dzisiaj zaszczepić w Ciebie takie pragnienie. Żebyś Ty szukał pokoju i dążył do niego po pierwsze w swoim życiu. Po pierwsze, bo Ty się nawróciłeś i przyjąłeś przebaczenie. Ale po drugie, miejsce pokoju musi być sposobem Twojego chodzenia po świecie. Jeśli poczujesz, że Twoje serce zaczęło drżeć, jesteś w zamieszaniu i już nie wiesz, co dalej robić, to znaczy, że tak naprawdę potrzebujesz się z czegoś nawrócić i szukać miejsca, w którym dopiero zaczniesz wiedzieć, co tak naprawdę robić. To nie jest tak zupełnie, że kiedy się Twoje życie rozbije, potrzebujesz ludzi, którzy Ci powiedzą, co teraz. Może troszkę, ale tak naprawdę to potrzebujesz poszukać miejsca, w którym Ty będziesz wiedział, co robić. A to miejsce jest w pokoju. A jeśli nie możesz go odzyskać, zostaw wszystko. Jeśli nie możesz odzyskać pokoju, wszystko straciło sens i tak naprawdę weź urlop, wyjedź gdzieś i znajdź pokój. Ostatnio w
Trochę jestem poirytowany, obserwując wierzących, którzy mają limit zaangażowania się w Boże sprawy. Limit. Nawet jeśli przyjdą na konferencję, to krótko, bo ich limit nie przewiduje bycia dłużej niż na przykład jakąś jedną taką sesję. Za długo. A w życiu nie do końca wszystko wygląda tak, jak powinno. Myślę, że osoby, które straciły pokój, potrzebują przypomnieć sobie taką niesamowitą radę. Apostoł Paweł powiedział w 7 rozdziale Koryntian, że czasami trzeba od takiego zamieszania się wyrwać i wyjechać na parę dni może prostej modlitwy, żeby znaleźć miejsce pokoju. Żeby znaleźć społeczność z Bogiem na tyle, że ty jesteś dokładnie w miejscu, w którym wiesz, co robić, bo pokój wypełni twoje serce i jesteś już w pełnej wolności i znalazłeś. Człowiek, który goni i szuka i ciągle nie może dogonić, to człowiek, który stracił pokój. W pokoju Bożym jest zaopatrzenie, jest napełnienie, jest twój GPS ponadnaturalny, jest nasycenie, tam są wszystkie wskazówki, tam jest Królestwo Boże, tam jest dziecko pokoju, tam jest to, co potrzebujesz wiedzieć. Amen? Chciałbym, byście mogli, ci, którzy pragniecie tego pokoju, którzy zgadzacie się ze mną, żebyście przez parę minut tak przyjmowali ten pokój przez wiarę, ale oczywiście zapewniam was, że te parę minut nie dokona jakiejś totalnej zmiany, jeżeli ty potrzebujesz w swoim życiu osiągnąć to błogie miejsce, te parę minut, to będzie powiedzenie tylko: Panie, chcę zacząć tego szukać. Te parę minut to będzie: Panie, dzisiaj zgadzam się, aby taki cel w swoim życiu obrać, by być synem pokoju, który dokładnie te ścieżki zna, rozumie, i jest gotowy tym pokojem dzielić się ze wszystkimi i wypełniać każde miejsce, do którego wejdzie. Okej? Okay? Jeśli chcecie się zgodzić z tym, chcecie w to wejść, myślę, że chcecie. Tak, na pewno jest. Podnieście swoją, może jedną nawet rękę. Zacznijcie mówić delikatnie na językach. I niech wasze uszy przyjmują te słowa, które będę wypowiadał, które będę proklamował nad tym miejscem. Hallelujah. Pójdźmy na językach. Ora brebesia la brabase, kura brabase. Sigorowo brebesi, gerekera la brabase, gorowo brebesia la brabase. Ome sia la brabase, kura la brebesi, gerekerese. Hallelujah. Panie, wprowadzaj swoje dzieci do miejsca obfitego pokoju. Pokoju jak rzeka. Pokoju jak rzeka. Wprowadzaj, Panie, każdą osobę na tym miejscu. Do pokoju jak rzeka. Do miejsca, w którym Królestwo Boże będzie tak namacalne i wyraźne. W którym wszystko będzie oczywiste. W którym wszystko będzie jasne. W którym będzie pełnia wolności. My chcemy, Panie, doświadczać zanurzenia. W miejsce pełnej wolności. Miejsce uzdrowienia i odpocznienia, które jest w potężnym, cudownym Twoim pokoju, ponadnaturalnym, którym Ty dajesz inaczej niż świat. Inaczej niż świat. My, Panie, wierzymy, że ten pokój przyniesie odpocznienie, przyniesie uzdrowienie, przyniesie sen. Dobry, namaszczony sen. Przyniesie dobre, spokojne myśli. Przyniesie wolność od gonitwy, zamieszania wszelkiego lęku. My mówimy pokój przeciwko wszelkiemu zamieszaniu, niewłaściwemu dążeniu, niewłaściwemu pragnieniu. Mówimy pokój przeciwko wszelkiemu zamieszaniu i roztrzepaniu. Mówimy pokój przeciwko każdemu rodzajowi pożądania. Mówimy pokój przeciwko złym dążeniom i złej walce w życiu. Hallelujah. Pokój przeciwko wszelkiemu bieganiu w swoim życiu, szukaniu, rozpaczaniu. Mówimy pokój do każdego miejsca, które walczy z Tobą, Panie.
Halleluja. I niech przyjdzie, Panie, teraz, dzisiaj. To doznanie do miejsca, gdzie tego brakuje. A do tych, którzy mają pokój, mowy się, Panie, aby przyszedł ten moment nawiedzenia takim rodzajem pokoju, który otwiera niebo, które wzbudza niezwykłą tęsknotę, aby po prostu nie ruszyć się poza miejsce, w którym Ty stoisz. Halleluja. Panie, niech przyjdzie to ponadnaturalne doznanie do wielu dzisiaj. Do pozostałych niech przyjdzie ponadnaturalne doznanie w najbliższych dniach. Niech wielu z tego miejsca w najbliższym czasie dozna skąpania w Twojej cudownej, przemożnej obecności. Niech to przyjdzie. Niech to przyjdzie, tak by aż nie chcieli się ruszyć z miejsca. Halleluja. Niech przyjdzie ponadnaturalna Twoja kontrola płynąca z pokoju, pełny rozsądek i trzeźwość płynąca z pokoju do naszego umysłu, przeciwko wszelkim trudnościom w życiu powszednim. Gdziekolwiek jest brak pracy, gdziekolwiek jest brak spełnionych marzeń, gdziekolwiek jest niewiedza, co teraz robić, jaki kolejny krok uczynić, niech w to miejsce przyjdzie pokój, a w tym pokoju wszelkie słowo mądrości i objawienia. Pokój jako rodzaj kompasu. Niech przyjdzie pełen pokój. Panie, niech nikt nie szuka żadnej odpowiedzi w życiu, póki nie ma pokoju. W imieniu Jezusa. Niech pokój będzie pierwszą odpowiedzią. W imieniu Jezusa. Pokój niech będzie pierwszą odpowiedzią. Pokój niech będzie pierwszą odpowiedzią z nieba na każde pytanie, na każde niezrozumienie. Pokój niech będzie pierwszą odpowiedzią. Halleluja. A teraz przyjmujmy dalej pokój, mówiąc na językach. Niech płyną języki. Może zaczniemy śpiewać nawet na językach. Delikatnie, ale śpiewanie każde z dźwiękiem. Niech wszędzie się wydobywa dźwięk na językach. I niech płynie pokój Ducha Świętego w tej proklamacji. Ora brava shema brava sena. 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 Ora 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 brava shema brava sena. Myślisz, że tobie czegoś brakuje? Jeśli tak myślisz, może masz rację, może nie, to zależy. Czy mówisz to z miejsca pokoju? Jeśli mówisz to z miejsca niepokoju, to nie brakuje ci niczego oprócz pokoju właśnie. Nie masz racji i nie masz prawdy. Nie możesz powiedzieć racji o swoim stanie, jeśli nie masz pokoju. Jeśli tobie czegoś brakuje i mówisz to z miejsca niepokoju, to może być to zwiedzenie i kłamstwo. Najpierw pokoju brakuje. Tylko i wyłącznie. Ora brava shela brava seja brava shakora brava seja. Shela brava setera beshala brava seja. Shelo rama brebechtera brava shakora brava seja. Shetoro brebe shetoro brava seja brava seja brava seja. Ora brava seja. Jeśli mówisz, że jest ci źle w życiu, że gdzieś coś jest nie tak, jeśli mówisz to z miejsca niepokoju, może nawet nie wiesz, że po prostu mówisz głupstwa lub przekazujesz kłamstwa, które płyną z piekła. Z piekła idą kłamstwa, które diabeł wypowiada w stanie niepokoju, w którym są wierzący ludzie. I to nie jest prawda. Nie zgódź się z tym, że jest źle tobie w życiu. Jeśli mówisz to nie mając pokoju, nie zgódź się z tym i powiedz: diable, kłamiesz. Tylko gdy chodzisz w Bożym pokoju, możesz mieć rację i mówić słowa mądrości. I możesz mówić prawdę tylko z miejsca pokoju. Ora brava sekera na brava shela brava sera na brava shitera na brava sera na brava sera. Shedoro la brava shitera na shela brava sera. Shedoro la brava setera na ranaya. Mój pokój daje wam, nie jak świat daje. Ja wam daję, powiedział Jezus. Halleluja. Pokój, który będzie strzec myśli naszych i serc nasze w Chrystusie. Halleluja! Tak, Panie, my poddajemy nasze myśli i nasze serca pod kontrolę prawdy, która płynie z pokoju. Poddajemy nasze myśli i serca, nasze życie, nasze ciało i nasze pragnienia poddajemy najpierw pod batutę pokoju. Halleluja! Ora brava shela brava sekitera la brava seja.
Aleluja. Jeśli myślisz, że nie radzisz sobie z czymś w życiu, że nie radzisz sobie źle, załamuje się wszystko. Jeśli nie mówisz tego z miejsca pokoju, nie mówisz prawdy. Gdy wchodzisz w miejsce pokoju, masz inną perspektywę. Patrzy inaczej z twoich oczu. Twoje oczy mówią co innego, gdy mówisz z miejsca pokoju. Twój umysł mówi inne rzeczy, gdy jest wypełniony pokojem. Halleluja. Nikt nie odchodzi od Boga, nikt nie odchodzi od Jezusa, nie idzie do świata, będąc wypełnionym pokojem. Nie ma takiej możliwości. Gdy jesteś w miejscu pokoju, ty jesteś w domu, ty dotarłeś na metę, jesteś u celu. Halleluja. Dlatego Panie, modlę się, niech pokój przychodzi na to miejsce. Pokój do każdego umysłu, do każdego serca, do każdego ciała. Halleluja. Wszystko niech się dzieje w pokoju. Panie, niech pokój wypełnia to miejsce jak rzeka. Niech płynie jak rzeka. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. I teraz bym chciał, byście mogli mówić razem ze mną. Pokój Boży. Pokój Boży. Przyjmuję do swojego serca. Cały czas. Otrzymałem do Niego prawo. Gdy się narodziłem na nowo. Przyjąłem go z Duchem Świętym. Gdy się narodziłem na nowo. Zgadzam się na Jego wpływ. Przez całe moje życie. Chcę go pilnować. Chcę się go trzymać. Postanawiam walczyć z wszystkim, co mi go zabiera. Nie będę słuchał rzeczy, które mi odbierają pokój. Nie chcę patrzeć na rzeczy, które zabierają mi pokój. Nie chcę mówić rzeczy, które psują mój pokój. Będę synem pokoju, bo nim jestem. Ale będę nim dla tego świata. Będę pośród swoich. Jako syn pokoju, który ma Boga pokoju, który chodzi w królestwie pokoju, którego pokój prowadzi, którego pokój jest kompasem. Ogłaszam pokój w moim życiu. Otwieram się na pokój w swoim życiu. Będę stać się w pokoju. W ponadnaturalnym Bożym pokoju. Przyjmuję go. Zanurzam się w Twój pokój, Panie. I dziękuję Ci, że On jest dla mnie. Niech wypełnia każdą moją komórkę. Żeby nie była szara, ale pełna kolorów pokoju. Halleluja. Oklaski dla Ciebie, Panie. Hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Pokój Boży! Pokój Boży! W imię Jezusa ogłaszamy pokój Boży! Ogłaszamy pokój Boży! Stajesz na tym imieniu, ogłosimy pokój Boży! Do naszego życia! Mówmy go do naszego ciała, do naszej duszy! Powstań! I ogłoś pokój Boży do swojego życia. Zróbmy to, proszę Was, jeszcze przez chwilę. Każdy niech mówi prosto przed siebie, ogłaszając pokój Boży. Halleluja. Mów go przeciwko zamieszaniu. Zamieszanie dla wroga, a pokój dla Izraela, dla mojego ciała, dla mojego umysłu i duszy. Ogłaszam pokój Boży. W imieniu Jezusa ogłaszam pokój przeciwko wszelkiemu roztrzepaniu, zamieszaniu, przeciwko wszelkim grzechom, przeciwko wszelkim pokusom. Ja mówię pokój przez krew baranka, przez usprawiedliwienie, przez wiarę. Biorę pokój, który jest dla mnie. Biorę pokój przez sprawiedliwość, przez wiarę.
wiarę wypowiadam go nad moim życiem. Ogłaszam, że to mam jako moje dziedzictwo. Ja mówię jako moje dziedzictwo do mojego życia. Pokój Boży. Hallelujah. 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 Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Książę pokoju. Król pokoju. Książę i Pan. Hallelujah. Hallelujah.